Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na Book Haul. W tym Book Haulu mam około 20 książek, które uzbierały mi się od początku tego roku. I zacznę chyba od książek, które dostałam w prezencie od wydawnictwa Sonia Draga, ponieważ na święta wydawnictwo Sonia Draga robiło dla blogerów właśnie taki prezent, taki upominek, gdzie wysyłali różne książki. I myślę, że to było dosyć spersonalizowane, ponieważ jedną z książek, które dostałam w tym prezencie, była książka Stewardessa, a widziałam, że inne osoby właśnie dostawały różne książki. Także to nie było tak, że w tej paczce znajdowały się zawsze te same książki. Muszę przyznać, że jestem tej książki bardzo ciekawa. Ja wiem, że był serial, nawet tutaj jest napis w HBO i to jest w ogóle jakiś thriller, coś w tym stylu. Thriller o stewardesie, która budzi się na pobycie w jakimś hotelowym pokoju obok martwego mężczyzny, tam gdzieś obok jest jakaś kałuża krwi, tak wynika z opisu, i ona kompletnie nie pamięta tego, co się wydarzyło poprzedniej nocy. Nie wie, czy to ona go zabiła, czy ktoś inny za tym stoi. Brzmi to dosyć ciekawie, ale jednak tutaj zdecydowanie najbardziej kusi mnie ten wątek dotyczący bycia stewardesą. Także myślę, że kiedyś tę książkę będę czytać. A druga książka, która znalazła się w tej paczce, to książka Hillary, historia alternatywna. I tutaj właśnie mamy taki alternatywny życiorys Hillary Clinton. Co by się wydarzyło, gdyby zdecydowała się nie wyjść za Billa Clintona, jak potoczyłoby się jej życie. Z oczywistych względów jest to fikcja literacka, natomiast brzmi to też dosyć ciekawie, chociaż ja może jakoś postacią Hillary Clinton nie jestem do końca zainteresowana, także ta książka nie jest na razie w moich planach, ale brzmi to dosyć obiecująco, także jeżeli słyszeliście coś o tej książce, albo jeżeli sami ją czytaliście i jest według Was godna polecenia, to koniecznie dajcie mi znać, bo być może właśnie dzięki temu przekonam się do tego, aby sięgnąć po nią szybciej. Następnie mam tutaj kilka świeżynek, kilka książek, które miały właśnie premierę początkiem roku. Jedną z takich książek jest Tahereh Mafi, Gorzki smak jej wielkiej radości. Ja już tę książkę czytałam i również nagrywałam już podsumowanie miesiąca, ponieważ czytałam tę książkę w lutym i tam możecie usłyszeć jakieś obszerniejsze moje zdanie na temat tej książki. Krótko mówiąc, naprawdę całkiem mi się podobała. Uważam, że jest bardzo dobrze napisana, bardzo ciekawy styl pisania i tłumaczenia tej książki. To oczywiście jest historia nastolatki, która boryka się z rasizmem, z nienawiścią do jej kultury, ponieważ jest muzułmanką żyjącą w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Tak więc po zamachach na World Trade Center. Jest to naprawdę bardzo przejmująca historia, uważam, że godna polecenia, ale tak jak wspomniałam, już o tej książce mówiłam, więc jest to book haul, także nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić. I kolejna nowość to książka Perfect on Paper. To jest książka, która zbierała mnóstwo pozytywnych opinii i naprawdę bardzo byłam jej ciekawa, bardzo zachęciły mnie te wszystkie pozytywne opinie na jej temat. O tej książce jeszcze nie mówiłam, natomiast myślę, że zrobię to niebawem w poście na Instagramie. Jeżeli o mnie chodzi, to tak krótko mówiąc, nie do końca ta książka przekonała mnie, jeżeli chodzi o sam koncept, sam pomysł na fabułę. Natomiast czyta się ją bardzo dobrze, rzeczywiście jest taka miła, przyjemna, lekka. Jest to fajna odskocznia od problemów otaczającego nas świata, ale było tutaj kilka wątków, które nie do końca mi się podobały, ale też będziecie mogli o tym usłyszeć szerzej w podsumowaniu marca oraz na właśnie Instagramie. Myślę, że napiszę jakąś taką krótką opinię na jej temat, także zachęcam do zajrzenia tam za kilka dni. Myślę, że na przestrzeni tego tygodnia powinna się ta opinia pojawić. To jest w ogóle historia dziewczyny, która prowadzi taką szafkę z poradami sercowymi dla swoich rówieśników w szkole. Oczywiście jest to kwestia nie do końca legalna. Nikt o tej szafce nie wie, to znaczy wszyscy wiedzą o szafce, ale nikt nie wie o tym, kto jest jej autorką. No i pewnego dnia podejmuje takie wyzwanie, żeby pomóc pewnemu chłopakowi, ponieważ w zasadzie to nie ma wyjścia, bo on nakrywa ją na tym, jak te listy wyciąga z szafki. I chcąc zachować swoją tożsamość w tajemnicy, właśnie decyduje się mu pomóc. Myślę, że jest to taka młodzieżówka, która wielu osobom naprawdę przypadnie do gustu. No ja troszkę jestem już poza targetem tej książki, ale mimo wszystko całkiem przyjemnie mi się ją czytało, wyjmując kilka właśnie tych wątków, które gdzieś tam mi skrzytały w tej książce. Coś, co również już przeczytałam i o czym mówiłam niedawno na kanale, i jednocześnie coś, co było jednym z największych rozczarowań tego roku jak dotąd, i myślę, że ta książka znajdzie swoje miejsce w podsumowaniu właśnie najgorszych książek roku, ze względu na to, jak wielkim rozczarowaniem była, to Ostatnia prawdziwa singielka, czyli również nowość, która zbierała turbo pozytywne opinie. Wszyscy mówili, że ta książka jest niesamowicie zabawna, humorystyczna, natomiast dla mnie ten humor zawarty w tej książce w ogóle nie był zabawny. On też często opierał się na krzywdzeniu innych albo życzeniu innym osobom źle. Główna bohaterka ciągle była pijana albo ciągle była na kacu, ciągle się spóźniała do pracy. Zachowywała się bardzo nieodpowiedzialnie, tym bardziej, że w tej pracy starała się o awans. Zupełnie nie jest to coś, co mi się podobało, ale o tej książce też już była mowa w podsumowaniu ubiegłego miesiąca, tak więc znowu nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać na jej temat. Po prostu pokazuję Wam, że jest to nowość na mojej półce, ale w związku z tym, że już ją przeczytałam, to po prostu daję znać, że mnie ta książka się zupełnie nie podobała. Jeden z moich najnowszych nabytków, a jednocześnie książka, którą dostałam w prezencie na Dzień Kobiet, to książka Hieroglify egipskie, Mowa Bogów. Oczywiście, kiedy ja zobaczyłam tą książkę w zapowiedziach wydawnictwa poznańskiego, to wiedziałam, że musi być moja, ponieważ tak jak wspominałam, szczególnie ostatnio, bo właśnie miałam okazję być w Berlinie, w muzeum, w którym znajduje się po pierwsze Nefertiti, to wspominałam tam, że interesuje mnie ten temat, a w zasadzie bardziej interesował mnie jako dziecko, natomiast chętnie bym do tego wróciła, chętnie poszerzyłabym swoją wiedzę w tym temacie, no i myślę, że ta książka może być do tego świetnym początkiem. Mamy tutaj
tutaj z tego, co widziałam, bo przeglądałam tą książkę, oczywiście jeszcze jej nie miałam okazji czytać, natomiast na początku mamy taki dość obszerny wstęp, to znaczy mniej więcej historię starożytnego Egiptu, a dopiero później, gdzieś w drugiej połowie, mamy rzeczywiście ten opis hieroglifów. Postaram się może zrobić tutaj jakieś przebitki, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Są też zdjęcia, także no myślę, że to będzie ciekawa książka, szczególnie właśnie dla kogoś takiego jak ja, kto tym tematem się interesował bądź interesuje dalej i mam nadzieję, że po prostu będzie mi się przyjemnie czytało i poszerzało wiedzę w tym temacie. Wracając jeszcze do początku roku, to tak oglądając sobie podsumowania najlepszych książek 2021 roku na różnych kanałach, na różnych kontach na Instagramie, trafiła bardzo do mnie książka, o której Zuza, dziewczyna z biblioteki, mówiła wielokrotnie, czy to na swoim kanale, czy na swoim Instagramie i właśnie ta książka również znalazła się u niej w podsumowaniu najlepszych książek, co zresztą zupełnie mnie nie zaskoczyło, a jest to książka Wszystko jak chcesz i są to listy Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błaszyńskiego. Podobno jest to świetna rzecz, świetna właśnie taka biograficzna sprawa. To jest taka książka, którą ja kupiłam wyłącznie z polecenia jednej osoby, czyli właśnie Zuzy. Nie zdarza mi się to za często, natomiast Zuza mówiła o niej w taki sposób, że czuję, że będzie to książka dla mnie, że będzie to książka, która bardzo, bardzo mocno mi się spodoba. I mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, kiedy się za nią zabiorę, ale no bardzo jestem ciekawa i mam nadzieję, że kiedy wreszcie ją przeczytam, to ona też będzie jedną z najlepszych książek dla mnie, które przeczytałam w, no załóżmy, że przeczytam ją w tym roku, więc że będzie jedną z najlepszych książek przeczytanych w 2022 roku. Trzy książki, które kupiłam z drugiej ręki na Vinted. Mam tutaj książkę It Ends With Us, Colleen Hoover. Ja tę książkę mam w wersji angielskiej i też już ją czytałam jakieś 2-3 lata temu. Natomiast ostatnio ta książka znowu jest bardzo popularna i widzę, że wszyscy się nią zachwycają. Szczerze powiem, że kiedy ja tę książkę czytałam, to ona okej, podobała mi się, ale jakoś tak nie trafiła do mnie, nie trafiła do moich ulubieńców, jeżeli chodzi o Colleen Hoover. I mam ochotę po prostu przeczytać ją jeszcze raz i trochę zweryfikować tę swoją opinię, bo być może ona się zmieniła, być może rzeczywiście dołączę do tych zachwytów. Tak więc postanowiłam kupić sobie polskie wydanie i muszę przyznać, że polskie paperbacki są o wiele lepsze niż te brytyjskie, bo po pierwsze są większe, takie poręczniejsze, po drugie ta okładka jest o wiele ładniejsza. Tutaj są skrzydełka, także naprawdę wydanie jest o wiele lepsze. Ta angielska wersja jest dużo mniejsza, nie ma skrzydełek, wygląda to trochę tak jak nasze szczotki, takie nasze egzemplarze do recenzji. Tak więc zdecydowałam się właśnie na zakup polskiego wydania. Jestem Sołdyjką, to książka, która przykuła moje oko w momencie swojej premiery, to znaczy widziałam, że ta książka wychodzi, dodałam ją wtedy na półkę na Legimi, ale jednak do tej pory jej nie przeczytałam. To jest historia kobiet w Arabii Saudyjskiej. Ma to być taka książka, która obala wiele stereotypów na temat właśnie tego kraju, na temat kobiet żyjących w tym kraju. Oczywiście to jest kraj daleki od ideału i my to doskonale wiemy. Natomiast żyjąc u sąsiadów, to znaczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przekonałam się, że nasze wyobrażenie często jest no, po prostu mylne na temat kultury Bliskiego Wschodu, a mam też koleżankę, która od wielu lat mieszka w Arabii Saudyjskiej. Też poleciała właśnie tam jako stewardesa, natomiast obecnie tam po prostu już mieszka, pracuje, założyła tam rodzinę. Tak więc jestem szczęśliwa i z tego co wiem, to nie planuję wracać do Polski. Natomiast no, ciekawa jestem, jak to po prostu się prezentuje w takiej szerszej skali. Myślę, że to może być coś ciekawego, coś podobnego do książki Z miłości to współczuję, czyli o kobietach w Omanie. Tutaj mamy Arabię Saudyjską, więc wydaje mi się, że bardziej restrykcyjny kraj. Natomiast no, chętnie po prostu się przekonam, czy moje myślenie na temat tego kraju gdzieś tam się pokryje z rzeczywistością i z historiami tych kobiet, z którymi tutaj autorka przeprowadzała wywiady. I mam tutaj również książkę Meghan i Harry, Prawdziwa historia, czyli kolejna biografia Harry'ego i Meghan, kolejna historia o ich miłości, o tym jak to się stało, że odłączyli się w pewien sposób od brytyjskiej rodziny królewskiej. Trochę mnie to ciekawi, troszkę to są takie tematy też plotkarskie, wydaje mi się, ale jednak no, intrygujące, nie ukrywajmy, bo jest to jednak no, spore wydarzenie, jeżeli chodzi o historię brytyjskiej monarchii. Tak naprawdę wydaje mi się, że od czasu abdykacji króla Edwarda coś podobnego się nie wydarzyło, także no, chętnie przeczytam, chociaż z całą pewnością podejdę do tej książki z pewną rezerwą. To ma być taka historia, z tego co wiem, która skupia się właśnie przede wszystkim na tym Meksycie, na tym dlaczego oni opuścili rodzinę królewską, a w zasadzie po prostu pracę w rodzinie królewskiej, dlaczego zdecydowali się wyjechać ze Stanów. No zobaczymy. Trafiła się ta książka na Vinted w naprawdę okazyjnej cenie, więc postanowiłam sobie ją kupić i zobaczymy, jakie będą moje wrażenia po przeczytaniu. Kolejna książka to Głośnik w głowie, czyli historia szpitali psychiatrycznych i leczenia psychiatrycznego w Polsce. To jest książka, o której ostatnio jest dosyć głośno, ona zresztą niedawno miała swoją premierę, bo jakoś wydaje mi się końcem lutego. Książka, którą zresztą planuję niebawem czytać, chociaż słyszałam o niej już takie mieszane opinie, a nastawiałam się naprawdę na coś mocnego, na coś takiego dosadnego, coś, co będzie mnie wkurzało, ale jednocześnie będzie bardzo ważnym tematem. Zobaczymy. Nastawiam się dalej pozytywnie, chociaż tak jak mówię, słyszałam troszkę takich już nie do końca pozytywnych recenzji, ale bardzo jestem ciekawa, jak sama to odbiorę, no a z drugiej strony myślę, że jednak mimo wszystko dowiem się tutaj czegoś nowego i czytanie tej książki na pewno nie będzie czasem straconym. Gdzie jesteś, piękny świecie? To najnowsza książka Sally Rooney, książka, którą dopiero co skończyłam czytać i niebawem pojawi się moja opinia na Instagramie z całą pewnością. Przede wszystkim tutaj zachwyca mnie ten tytuł. To jest w ogóle fragment jakiegoś wiersza z tego, co czytałam w posłowiu, natomiast zdecydowanie ten tytuł przykuwa moją uwagę. Sama książka to jest znowu taki powrót do normalnych ludzi, to znaczy ja nie do końca wiem, co o niej myśleć, bo z jednej strony bardzo doceniam styl pisania autorki, ten styl bardzo do mnie przemawia,
i bardzo podoba mi się to, jak ona opisuje te relacje, o których już tyle razy mówiłam. Z drugiej strony porusza tutaj te same wątki, co w dwóch poprzednich książkach, to znaczy klasowość, kapitalizm. Tutaj też jest taki dosyć mocny wątek religijności, więc mam wrażenie, że to jest trochę odgrzewany kotlet, że trochę się powiela autorka w swoich książkach, ale dalej uważam, że jest to dosyć intrygująca pisarka młodego pokolenia i na pewno będę dalej śledzić jej literackie poczynania, także nie skreślam jej całkowicie. To też nie jest tak, że ta książka mi się nie podobała, bo ja dalej uważam, że jest dobra, natomiast nie zachwyciła mnie tak jak Rozmowy z przyjaciółmi i też po prostu liczyłam na coś odrobinę więcej. Książka, obok której nie można było przejść obojętnie, jeżeli wychowywało się na Ani z Zielonego Wzgórza, to najnowsze tłumaczenie tej książki, czyli Anna z Zielonych Szczytów. Ja właśnie tą książkę czytam. Zaczęłam ją czytać już jakiś czas temu w formie e-booka, natomiast w trakcie miałam ochotę tak wiele zapisywać na marginesie, zresztą już możecie zobaczyć, że to zaczęłam robić tutaj, że stwierdziłam, że kupię wersję papierową i po prostu będę sobie porównywać te tłumaczenia. Ja mam w swoim domu tłumaczenie jeszcze Agnieszki Kuc, i jak się zaraz przekonacie, jeszcze inne tłumaczenie. Natomiast właśnie z tym tłumaczeniem Agnieszki Kuc sobie porównuję mniej więcej te Zielone Szczyty. Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać mojej opinii, ponieważ planuję nagrać osobny film na ten temat na mój kanał, to znaczy jak to tłumaczenie mi się podobało i co ja w ogóle o tym myślę. Ale to, na co na pewno chciałabym zwrócić uwagę przy okazji Book Haulu, to to, że tutaj na początku na wklejce jest fantastyczna mapka Avonlea z opisami. To jest coś, czego chyba nie było w innych wydaniach i to naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Może ta mapka nie jest graficznie jakoś najpiękniejsza, natomiast myślę, że to jest bardzo miły dodatek, że można sobie oczami też nie tylko wyobraźni, ale w ogóle oczami zobaczyć, jak to Avonlea wygląda. Fajna sprawa według mnie, bardzo mi się ten dodatek podoba. Niedawno robiłam też pewne zamówienie w Empiku, o którym za chwilkę, ale do tego zamówienia jeszcze dorzuciłam sobie książkę, której nigdy nie miałam w formie papierowej na swojej półce, a jako dziecko całkiem ją lubiłam. A jest to książka Małe Książę. Planuję sobie powrót do tej książki za jakiś czas, żeby sobie pozaznaczać te swoje ulubione fragmenty, chociaż wydaje mi się, że teraz jako dorosła osoba nie do końca ta książka do mnie przemówi w taki sposób, ponieważ pamiętam te cytaty, wiadomo, te najsłynniejsze cytaty z Małego Księcia i one już nie robią w tym momencie na mnie aż takiego wrażenia, jakie robiły na mnie, kiedy byłam małą dziewczynką, ale mimo wszystko to jest taka książka, którą myślę, że warto mieć na swojej półce i zdecydowałam się na to wydanie wydawnictwa Wilga, ponieważ to wydawnictwo ma naprawdę piękną serię książek dla dzieci. One właśnie wyglądają w taki sposób, są spójne ze sobą, wyglądają tak minimalistycznie, ale jednocześnie bardzo, bardzo przykuwają oko. Bardzo mi się te okładki podobają i też dlatego, chociaż nie tylko, zdecydowałam się na zakup serii Ania z Zielonego Wzgórza właśnie w tym wydaniu. Do tej pory dostępnych jest 5 tomów, więc wszystkie 5 tomów kupiłam, ale zdecydowałam się nie tylko ze względu na okładkę, ale też dlatego, że wielokrotnie Wy polecaliście mi tłumaczenie, właśnie to, które jest tutaj, to jest tłumaczenie Marii Bożobohatej-Sawickiej, bardzo trudne nazwisko do wymówienia, natomiast wiem, że jest to dobre tłumaczenie. Ono jest stosunkowo nowe, a jednocześnie nie aż tak kontrowersyjne jak Ania z Zielonych Szczytów, bo jednak zostajemy tutaj przy Ani z Zielonych Wzgórza, ale po prostu bardzo podoba mi się to, że te książki są spójne, że są dobre tłumaczeniowo. Wiem, że też Ola z Książkowego Freaka robiła film na temat tłumaczeń Ani Zielonego Wzgórza i właśnie tam zdecydowanie najbardziej polecała to tłumaczenie. No i po prostu one pięknie prezentują się na półce. Przez chwilę myślałam, żeby kupić to wydanie z Świata Książki, to, które wychodzi w tej nowej serii ekskluzywnej. Natomiast tam tłumaczenie, ktoś mi zwrócił uwagę, że nie jest najlepsze, że to jest tutaj zdecydowanie lepsze, dlatego właśnie wybór padł na te. Jeżeli chodzi o Ani Zielonych Szczytów, to nie jestem pewna, czy chcę mieć na swojej półce całą serię, chociaż myślę, że będę sobie kupować kolejne tomy, kiedy będą wychodzić w ramach takiej po prostu ciekawostki, żeby zobaczyć, jak to dalej wygląda w takich bardziej współczesnych realiach, w takim bardziej współczesnym tłumaczeniu, no, ale to też zdecydowanie będę chciała skompletować. To są takie dwa wydania, które chciałabym mieć na swojej półce. Mam jeszcze takie z wydawnictwa literackiego, ale chyba będę je sprzedawać właśnie w związku z tym, że kupiłam to nowe. No i tyle, słuchajcie, to był cały book haul, który chciałam Wam pokazać. To było chyba 20 albo 19 książek, które uzbierały mi się od początku roku przez te 2,5 miesiąca. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo czy chcielibyście, żebym po którą ściągnęła szybciej i dała znać, co na jej temat myślę. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!